To spotkanie będzie tłumaczone na język migowy. Naszymi tłumaczkami będą Marta Jaroń oraz Kamila Skalska. Nagranie ze spotkania będzie dostępne na platformie YouTube po 29 sierpnia na kanale Gojki 3. I wszystkie publikacje w mediach społecznościowych są dostępne pod hashtagiem literacki Sopot 2022. Jeszcze bardziej. No. Przepraszam. Dzień dobry. Tak, Łukasz jest autorem zadebiutował prozatorsko powieścią Kości, które nosisz w kieszeni, wydawnictwa Cyranka. Wcześniej jest także znany z działalności poetyckiej, zbył wiele nagród i napisał poetycką książkę Wysokie Słońce. Tak. I jeśli chodzi o takie trigger warningi, ostrzeżenia dotyczące spotkania, to będziemy mówić także o temacie śmierci oraz ubóstwa. I na początku ja porozmawiam z Łukaszem, później będzie przestrzeń na Państwa pytania. Tak, dziękuję Państwu za przyjście. To z moich szybkich obliczeń wynika, że to jest chyba najliczniejsze moje spotkanie, rekord. Rekord pozytywny. Rekord negatywny to jest 3. Więc to jest będzie rekord pozytywny. Tak, to może na początek coś prostego. Jesteśmy na festiwalu literackim, ze wszystkich stron otoczeni literaturą, znajdujemy się w księgarni. Także Łukaszu, co ostatnio czytałeś, co zrobiło na tobie wrażenie, co byś nam polecił? No właśnie, co ja czytałem? I ogólnie ja dosyć dużo czytam, to znaczy staram się być na bieżąco, chociaż ostatnio zauważyłem u siebie taką potrzebę sięgania po te książki, które są trochę starsze, bo uznałem, że tak z tym pisaniem, że jak się pisze książkę, to ona wchodzi w ten rynek wydawniczy, sprzedaje się albo się nie sprzedaje, ale ona jest taka krótkoterminowa, więc stwierdziłem, że będę też czytał książki z lat poprzednich, nie tylko te gorące nowości, żeby trochę zobaczyć, co zrobić, żeby te książki były troszkę bardziej takie odporne na działanie czasu. Więc czytam książki z lat poprzednich, takie i nagradzane, i nienagradzane. Jadąc tutaj, no właśnie, i czytam różne rzeczy. Ostatnio czytałem sporo takich książek takiego noblisty Joss, pewnie źle wypowiem, Maria Saramago, książki, de Jose, tak, książki Baltazar Ibrimunda, Miasto Ślepców, mogę polecić. Tak, ale ogólnie to jest bardzo złe pytanie do mnie, bo ja nigdy nie wiem, co ja czytam, bo jak ktoś mnie pyta, co ja polecam albo co czytam, to ja właśnie się rozglądam tak nerwowo, bo nigdy nie wiem, co czytam, nigdy nie wiem, co polecam. Ale staram się czytać, staram się być na bieżąco z czytaniem. Tak. Dobrze, to możemy już przejść do samej twojej książki, jeśli mówiliśmy już o wszystkich innych. Więc powiedziałeś o męskim autorze, ale czy ogólnie czytanie książek pisanych przez autorki, pisarki, też to robisz? Tak. Właściwie z tych książek, teraz sobie przypomniałem, która największe wrażenie na mnie zrobiła. Nie wiem, czemu tak długo odkładałem czytanie książek Virginia Woolf. Ostatnio przeczytałem Orlando i to jest bardzo piękna książka, więc polecam. Ale nie wiem, czemu tak długo odkładałem, ale tak, czytam. To jest bardziej coś takiego z tym autorem, którego wspomniałem, że staram się czytać teraz tak bardziej metodycznie, czyli tak jak czytam jakiegoś autora, to próbuję czytać kilka książek, nie tak, że tylko jedną, a potem porzucam, potem jakąś inną. Staram się tak jak już jestem w bibliotece, to brać po kolei każdą i staram się znaleźć jakieś takie w twórczości tego autora, jakieś punkty wspólne, coś takiego, żeby tak poznać go w całości.
albo przynajmniej w jakiejś części. Ale tak, czytam. Właściwie taka literatura współczesna polska to jest taka bardziej, myślę, jak już pytasz o kobiety, to tak, bardziej kobietami stoi, myślę, niż mężczyznami. To znaczy, Wiesław Myśliwski, myślę, to jest taki mój z polskich mężczyzn pisarzy, taki mój jeden z ulubionych, ale również pisarki. Pytam o to dlatego, że twoja powieść jest napisana z perspektywy kobiecej, nawet dziewczęcej i no, niektórzy czytelnicy upatrują się może w tym jakiegoś zawłaszczenia, więc po prostu ciekawi mnie, czy taka perspektywa kobieca jest ci ogólnie bliska. Tak, znaczy, no rzeczywiście jest tutaj taka pewna rozbieżność, ale ja raczej no raczej nie spotkałem się z jakimiś takimi bardzo, bardzo negatywnymi pod tym względem opiniami czytelników. Raczej, no można powiedzieć tak, że to jest fikcja literacka, z drugiej strony można powiedzieć, tak, masz rację, można powiedzieć, że to jest troszeczkę takie podejrzane, czy nie powinno się tak robić, że moim zdaniem nie jest aż tak, to znaczy, z jednej strony nie usprawiedliwiam wszystkiego fikcją literacką, to znaczy nie uważam, że można napisać wszystko i bronić się tym, że to jest fikcja literacka, to znaczy można na przykład pochwalać jakieś zbrodnicze reżimy, czy obrażać jakieś grupy społeczne, czy wręcz się po prostu jakieś najgorsze swoje przemyślenia wobec świata i innych ludzi przelewać na literaturę i usprawiedliwiać to fikcją literacką. Ale z drugiej strony jednak wierzę w taką literaturę, która pozwala jakoś te granice, różne granice i różne takie międzyludzkie, no, przynajmniej troszeczkę zniwelować. To znaczy pisałem, wiedząc, że jest to ryzykowne i wiedząc, że może ktoś będzie upatrywał w tym jakiegoś właśnie, tak jak powiedziałem, zawłaszczenia, ale no starałem się podchodzić do tego tak z pokorą i z szacunkiem po prostu do samej bohaterki. Więc do tego, kim ona jest. Ale rzeczywiście perspektywa kobieca, tutaj bardzo mi pomogły takie książki pisarek, na przykład Justyny Bargielskiej. Jestem fanem, nawet pisałem pracę magisterską twórczości Justyny Bargielskiej, szczególnie poezja. To jest taka wspaniała poezja o byciu najpierw dziewczyną, potem młodą kobietą, potem matką i o tych wszystkich doświadczeniach i wymiarach kobiecości. Pisałem o tym. Oczywiście ja tego nie rozumiem, już raczej nie będę pisał książek z perspektywy dziewczyny, to taki, ale rzeczywiście byłem pod wpływem tej twórczości, bo pisałem pracę magisterską i stąd pewnie to. A jeszcze z takich pisarek młodych, no to warto czytać na przykład Dorotę Kota, to też jest taka świetna pisarka, też z mojego wydawnictwa, więc taka kryptoreklama. A czy z tego samego, co ja? Dobrze, już kiedy jest mowa o głównej bohaterce, to jest ona osobą wykluczoną na wielu poziomach. Jest bardzo odmienna od swoich rówieśników, jest też osobą ubogą, ale czy mogłaby też jej dotyczyć odmieńczość tożsamości, czy też orientacji seksualnej? Jakby wiemy, że Ula dojrzewa, ale ma pewne fantazje, które nie są jakby do końca takie normatywne. Ale czy można powiedzieć, że jakby, nie wiem, ona nie ma jakichś rozterek na ten temat, czy to jest coś, co ona przemilcza przed czytelnikiem, czy właśnie ma jakieś takie tajemnice, które nie są dopowiedziane? No tak, rzeczywiście. To jest akurat taki motyw, którego czytelnicy, na który czytelnicy rzadko zwracają uwagę. Chociaż to ciekawe, ja udzielam korepetycji z polskiego i co ciekawe właśnie, na to właśnie młodsi czytelnicy zwracają uwagę, bo jeden chłopak, któremu udzielałem korepetycji, właśnie 15-latek, też mnie o tę sprawę dopytywał, więc bo przeczytał, podrzuciłem mu książkę i właśnie przeczytał i też na to zwróciłem uwagę, że właśnie to jest coś, co
powiedzmy, ciekawi. Ale tak, Ula jest właśnie mocno nienormatywna na wielu poziomach. Można powiedzieć, że my jako społeczeństwo jesteśmy tacy, właśnie lubimy wszystko od linii i bohaterów i ludzi normatywnych, którzy spełniają różne wymagania naszego, powiedzmy, naszego pojmowania rzeczywistości. Ula rzeczywiście się mocno odróżnia. No i ta miłość, którą ona ma w sobie, to uczucie, które ma wobec Marianny, to jest uczucie zabronione, czy to jest po prostu sytuacja przegrana na wielu poziomach. Po pierwsze, Marianna jest martwa, a Ula jest żywa. Po drugie, Marianna jest bardzo, przynajmniej była bardzo bogata i ma nawet swój pomniczek na cmentarzu, a Ula jest raczej bardzo biedna. No i po trzecie, wreszcie Marianna jest dziewczyną i Ula też jest dziewczyną, więc taki troszeczkę nienormatywny, zakazany związek na trzech poziomach. I rzeczywiście tak jest. Ula takie uczucie w niej kiełkuje wobec tej tej zapomnianej, na cmentarzu zostawionej Marianny. No tak, też ogólnie Ula chyba zakochuje się w takich osobach, które właśnie są z jakiejś wyższej klasy społecznej wobec niej. I czy to jest właśnie, czy tej romanse właśnie opierają się tylko na tym gruncie marzenia o wyjściu z biedy w jakiś sposób? Tak, tak, bo jeszcze jest Fabian przecież Baranowski, który też zresztą nie żyje i jeszcze Ula się w nim zakochuje, ale jednocześnie on jest też kimś od niej takim dalekim, bo takim strasznie, no właśnie nie wiem, jak to jest. Ula, ja do końca też Uli nie rozumiem, to znaczy napisałem o niej, ale nie wiem, czy mógłbym być psychologiem dla niej. Znaczy ona jakoś jest taka, że ciągnie ją w stronę tego, co dalekie, co takie niemożliwe, czyli w stronę tego, tych ludzi, którzy są od niej bardzo dalecy, no bo są właśnie z innej warstwy społecznej, z innej klasy społecznej. Można powiedzieć, Fabian taki współczesny, jak to się teraz mówi, bananowe dziecko, a chociaż tak się chyba kiedyś mówiło, a teraz to wraca. A Marianna no to wręcz taka córka fabrykanta. No i więc Ula nie wiem właściwie, czy Ula bardziej chce z nimi być, ponieważ są martwi, ponieważ im współczuje, a może przez to, że są martwi, to dopiero to wtedy znajduje jakiś sposób. Wtedy tylko dlatego, że są martwi, to są dla niej dostępni, bo wcześniej zupełnie nie byli. Ale tak, w tym się skrywa jakieś takie marzenie, jakieś takie poczucie, że można się z kimś wreszcie spotkać. No i też taka niemożliwa miłość dla Uli, która właśnie odtrącona ze wszystkich stron szuka tej miłości tam, gdzie jej nie może dostać, jednocześnie tam, gdzie ona jest jakoś paradoksalnie najbardziej możliwa. Ale rzeczywiście Fabian jeszcze jest taką postacią, która jest taka mocno taka mityczna dla bohaterów, bo to jest takie genialne dziecko, jakaś taka przypadkowa, absurdalna śmierć, tajemnica spowita, on jest spowity taką tajemnicą. No jeszcze przypomina postaci z seriali telewizyjnych, więc bohaterowie po prostu, a szczególnie Ula, bardzo się nim interesuje. Też na kartach powieści pojawia się kilka takich historii, które pełnią dla Uli formę jakiejś odskoczki od rzeczywistości. To jest historia Dory Diament albo Fabianki. Jednak te historie wszystkie, które ona sobie jakby wyobraża czy przypomina, są takie dość tragiczne. Jakby, dlaczego ona może mieć tylko marzenia, które opierają się na czymś drastycznym? No nie wiem właśnie, to takie miasto w sumie, bo to są prawdziwe historie. To znaczy, to historia o księżniczce Fabiance, tej okropnej księżniczce, która była podobno tak brzydka, że ją zamknęli w podziemiach,
że ją tamci właściciele zamku, córkę swoją zamknęli w podziemiach, bo była za brzydka, żeby wychodzić, no to jest taka babienicka legenda, którą się opowiada właśnie dzieciom w szkole i ja też słyszałem w szkole często tą legendę i to jest taka legenda z Fabianic. Natomiast historia o Dorze też tragiczna, bo ja znalazłem ją w Nowym życiu Fabianic, czyli tak jak bohaterka Wacia i na walentynki. Czytałem sobie Nowe życie Fabianic w okolicach walentynek, no bo ja lubię prasę lokalną, lubię wiedzieć, co się dzieje w mieście, czy jakaś ulica się zapadła, czy coś. No i to była historia miłosna z naszym miastem w tle. Dora Diament i Franz Kafka. Ja patrzę, Franz Kafka w Fabianicach, wyczytam. A i okazało się, że ostatnia narzeczona Kafki, Dora Diament właśnie, pochodziła z Fabianic i uciekła dla niego z Fabianic i zamieszkali w sanatorium, potem w Berlinie. No i go pielęgnowała do ostatnich jego dni życia. No to po prostu niesamowita historia. Tak spodobała mi się ta historia, że po prostu musiałem zawrzeć ją w książce i uznałem, że to jest po prostu taka historia, która coś też mówi o Fabianicach i ona mówi też coś o tej takiej niemożliwym uczuciu, no bo ta Dora i Kafka są w sumie oddzieleni od siebie, tak bardzo są sobie dalece jak Ula jest daleka od innych ludzi, od Fabiana. Jest w sumie nawet ta babcia, którą Ula tak troszeczkę, która odchodzi po pierwszej połowie książki, bo jest chora, też jest oddzielona troszeczkę od Uli tą zasłoną taką już powiedzmy choroby. Tak samo jak Kafka był od Dory i dlatego ta historia mi tak pasowała. Ale rzeczywiście jest to historia tragiczna. Chociaż myślę nie komiczna, tragiczna, ale nie komiczna, a inne są takie tragiczne i komiczne zarazem, takie tragiczne do potęgi są, no ale tak, ale uznałem, że ten folklor pabianicki, te legendy można tam wprowadzić i że to zrobi książce dobrze, chociaż trochę się bałem, że czytelnicy spoza miasta nie obeznani z tym kontekstem, w ogóle wzruszam ramionami. A okazało się, że nie, że księżniczka Fabianka trafia do ludzi, że tragedia księżniczki Fabianki domaga się rozsławienia nie tylko wśród Fabianiczan, ale też wśród osób z całej Polski. Bo to jest naprawdę niesamowita historia, że młodą dziewczynę zamknęli w podziemiach i mogła tylko chodzić z zamku do kościoła i z powrotem. A jeszcze co ciekawe, dopowiem, że teraz budują tramwaj w Fabianicach i rozkopali całą tą ulicę. No i tunelu nie znaleźli niestety, ale rozkopali. No i tam chyba to jednak była legenda, tylko nie było tego tunelu. A kości żadnych nie znaleziono? Znaleziono. Właśnie co ciekawe, ten tramwaj zaczęli robić, tą linię tramwajową, remontować, jak ja skończyłem pisać książkę. I znaleźli pod ulicą, w okolicach tego kościoła, cmentarz z XIX wieku. I po prostu na środku ulicy zdjęli asfalt, rozkopali. Na środku ulicy leżały trumny z XIX wieku. Przez kilka dni. No, można było sobie przyjść i zobaczyć. No tak. Znaczy oczywiście to nie było tak, że były jakieś wycieczki, tylko normalnie ktoś szedł chodnikiem, to mógł tam zajrzeć i leżały. I tam były dokopaliska archeologiczne i znaleźli cmentarz. Bo kiedyś tam był cmentarz. To było takie niesamowite, że tak żałowałem, że to się już, że tego nie, że to już oddałem tą książkę, no bo bym to jeszcze dopisał. To było idealne na koniec, że Ula idzie tą ulicą i jeszcze ten cmentarz pod ulicą. No ale nie udało się. Niestety książka już się drukowała i ja po prostu w swojej frustracji tylko mogłem czytać Nowe życie Fabianic i się denerwować, że nie zaczęli wcześniej robić tramwaju. Inną odskocznią dla głównej bohaterki są książki. Jak mówi, czyta wszystko, co wpadnie jej w ręce, chociaż jakby nie za bardzo może dokonywać jakiejś selekcji tej literatury, którą właśnie może czytać. Też wydaje mi się, że na kartach powieści nie do końca widać, żeby te historie, nie wiem, żeby Harry Potter na przykład się gdzieś przewijał w tej książce, żeby ona na przykład spotykała właśnie jakichś bohaterów z tych książek, które czyta, tylko właśnie dotykają jej te historie takie bardzo lokalne. I czy mógłbyś coś powiedzieć właśnie o tym wpływie literatury na życie Uli? Czy to właśnie nie dlatego, że czyta książki, ma jakąś potrzebę opowiedzenia sobie historii?
Tak, znaczy być może tak. Znaczy ja bardziej chciałem pokazać w tym ten wątek z tymi książkami Uli miał być właśnie takim pokazaniem czegoś takiego, że Ula jako osoba z takiego domu, w którym książek nie było, albo wręcz, ale też z domu biednego, w którym nie było pieniędzy na książki, ale też nie było takiej potrzeby czytania książek. Myślę, że potrzeba, akurat tego, że nie było potrzeby czytania książek, to w większości, myślę, polskich domów tak jest, że albo myślę, że domy jakieś inteligenckie to jest i tak mniejszość, ale myślę, że ale jednak raczej w Polsce się kupuje książki dzieciom, to znaczy rodzice często dbają, żeby dzieci czytały. Później chyba jest różnie, no bo książka użyteczna jest wtedy, kiedy uczy na przykład czytać, czy... Ale dobra, to wróćmy. Chciałem pokazać bardziej takie sytuację takiego młodego człowieka, w tym Uli, młodej dziewczyny, która właśnie ten i rozwój właśnie nie jest tak łatwy. To nie jest taki rozwój dziecka właśnie z takiego dobrego domu, w którym zawsze były książki, albo którym rodzice mogą pokazać, co czytać, wskazać, jakie lektury są ok, jakie są złe, albo po prostu podsunąć książki, kupić, motywować do czytania, bo myślę, że taka motywacja, albo też taki, w którym jest taki rytuał czytania książek, w którym jest biblioteka domowa. Chciałem pokazać raczej coś takiego, że jest dużo trudniej, jest zupełnie inna sytuacja wtedy, kiedy Ula musi sama sobie wybierać książki. Ona jest zainteresowana, ale ona nie jest ani osobą wybitnie inteligentną, to nie jest jakaś postać, która jest zupełnie nieprzeciętna, która po prostu zjada wszystkich swoim niesamowitym umysłem, czy to jest po prostu osoba przeciętna, która ma dużo trudniej niż inni, na przykład w wyborze jakiejś takiej swojej ścieżki, choćby właśnie literackiej. Dlatego te jej wybory książkowe są takie dziwne i ona na przykład jest zakochana w książkach. Myślę, że każdy, kto odkrywał dla siebie literaturę, odkrywa, ma przychodzić taki moment, że podobają mu się wszystkie książki. To znaczy krytyczne, żeby patrzeć krytycznie na książki, to trzeba mieć jednak pewne już obycie, no bo napisać negatywną recenzję, czy powiedzieć, że coś mi się nie podoba, to no oczywiście poza tym, że na przykład lektura szkolna mi się nie podoba, bo jest nudna, ale żeby wskazać w książce negatywne aspekty, to trzeba już trochę tych książek przeczytać. A na przykład myślę, ja też przeżywałem taki moment w życiu, że wszystko mi się podobało, to znaczy co czytałem. No i na przykład Uli też się podoba wszystko, bo podoba jej się Reduta Ordona, jest wzruszająca, podobają mi się Kamienie na szanie, to są wzruszające. Nie mówię, że się nie mogą podobać, ale Uli się szczególnie podobają. Dziady jej się podobają, te wszystkie jakieś dziwne książki z biblioteki, które wypożycza. Więc tak, chciałem tutaj pokazać takie życie dziecka, które samo musi i samo sobie wybiera, samo jest w tej sytuacji no, nieuprzywilejowanej, no, która musi samo sobie tą ścieżkę i ona często jest trudna sobie wytyczyć. Niektórzy czytelnicy mogą być trochę skonfundowani czasem w powieści i poszukują różnych nieścisłości, tego, że pojawiają się jakieś takie elementy współczesności, typu żabka, biedronka, social media, istnienie miejsc, których nie powinno być, bo nie było jakby, zakładając, że to był jakiś wcześniejszy czas, nie było jeszcze wtedy w Pabianice. I właśnie, czy jakby to jest taki celowy zabieg, żeby jakby ten czas był taki płynny bardzo, czy może chodzi o coś innego? Tak, znaczy, tak, to jest te takie moje... W niektórych momentach to przybiera taką formę żartu, na przykład Ula śpiewa sobie piosenkę Dawida Podsiadły, Małomiasteczkowa. Ale z drugiej strony, może są jakieś nieścisłości, ale trzeba pamiętać, że akcja dzieje się na przestrzeni około 5-6 lat, bo zaczynamy jak Ula ma około 13 lat, kończymy jak ma 19, więc te przemiany, tam w tle zarysowałem troszeczkę takie przemiany, na przykład Ula na początku nie ma jeszcze komputera, korzysta z internetu w bibliotece szkolnej, pamiętam te czasy. Te czasy, jak się grało w bibliotece szkolnej, bo w domu jeszcze wtedy no, mało kto miał komputer czy internet to w ogóle, więc w bibliotece szkolnej. A na końcu już Ula ma telefon z Facebookiem, więc takie w tle jest taka, powiedzmy, taka jakby rewolucja technologiczna i inna.
Też mają trochę więcej pieniędzy na końcu, no bo mają komputer w domu i tak dalej. Ale rzeczywiście to jest w tle, ale tak, ale to jest powiedzmy mniej ważne. Ważniejsze jest to, co to, o czym właśnie mówiliśmy, taka płynność czasowa. Chciałem zaznaczyć właśnie, że Ula jest w takim trochę bezczasie. Jednocześnie jest w przeszłości cały czas, jednocześnie w teraźniejszości, ale ta teraźniejszość z przeszłością się troszeczkę mieszają. To mnie bardzo pociąga, taki bezczas, ukazywanie bohaterów w takim bezczasie, taki literacki bezczas. No bo rzeczywiście w tej książce jest taki bezczas. Martwi wracają, zmarli, Marianna wraca, fabrykanci chodzą po ulicach, babcia ucieka z cmentarza. Więc taki bohaterowie, tam się nawet pojawia takie zdanie, że czas przypominał rolkę papieru toaletowego. Więc bohaterowie mają troszeczkę w poważaniu upływ czasu i to, że czas zawsze płynie do przodu, równie dobrze może płynąć do tyłu. Ale te nieścisłości geograficzne Fabianic, no to szczerze mówiąc, to chyba osoba z Fabianic, która mnie nie lubi. Bo naprawdę, żeby wskazać to, że schodki w Fabianicach były wyburzone w tym roku i Ula już nie mogła widzieć tych schodków, no to naprawdę trzeba być złośliwym, bo to musiał być ktoś, kto mnie nie lubi z Fabianic, nawet się domyślam, kto to jest. Ale no naprawdę, żeby tak dokładnie przeczytać i wskazać, że piosenka była wtedy, schodki były wtedy, a jeszcze gimnazjum zmieniono na podstawówki wtedy, no to i uznać, że to jest, wszystko się nie zgadza i to jest bez sensu, no to, no ale ja w ogóle nie wiedziałem, że tą książkę mam czytać o sobie z Fabianic. Okazało się, że no ktoś tam przeczytał. W Polsce generalnie mało kto, znaczy w mniejszych miastach raczej właśnie się nie czyta współczesnej literatury. Znaczy oczywiście są osoby, które czytają, ale książki głównie czytają, myślę, osoby z dużych ośrodków, ale w mojej bibliotece czyta się moją książkę. Jest 11 osób do wypożyczenia. Ale właśnie zastanawiam się zawsze, czy naprawdę Krzysztof kosztuje 20 zł gdzieś tam w internecie, czy ktoś czeka 11 miesięcy, aż... Nie mówię, bo tylko że właśnie, no dobra, już nieważne. Tak. No 11 miesięcy w bibliotece czekać na książkę. 2 godziny się czyta. Ale może wtedy lepiej smakuje. No. To jak już jesteśmy przy Fabianicach, to wiem, że jesteś już po spotkaniu właśnie w swoim jakby miejscu pochodzenia i że rozmawiałeś się z czytelnikami, ale no, też mówisz, że nie wiedziałeś, że ktoś to przeczyta, ale przecież w mediach internetowych Fabianic jest dużo o tobie wzmianek, jak zdobywasz jakieś nagrody, jakaś nowa nagroda, nowa książka, to zawsze o tobie piszą. Tak, właśnie zainteresowali się mną. Właśnie już byłem tak tym zmęczony, że rozważałem zablokowanie redaktorów na Facebooku, bo naprawdę było irytujące, że i od razu... Wiesz, co prawda ludzie są mili, znaczy też zdarzają się hejterzy, ale raczej są mili w tych mediach. Albo nie zwracali na to uwagi, albo komentowali miło. Więc w porządku. A na spotkaniu w Fabianicach rzeczywiście było bardzo fajnie. Przecież to nie było takie spotkanie jak tutaj. Podobne było, znaczy nie rozmawialiśmy tak konkretnie o książce, tylko raczej tak rozmawialiśmy o mieście i było bardzo fajnie, bo ludzie mówili swoje takie przeżycia związane z miastem i swoje wspomnienia. Była taka pani, która pracowała w muzeum, właśnie pod muzeum. Muzeum jest teraz w zamku, a pod zamkiem jest ten tunel. I ona powiedziała, że ona się tak utożsamia z tą Ulą, bo ona też chodziła po mieście, pracowała w muzeum i też zwiedzała miasto, też tą historię miasta, przeszłość, tych przodków, tak mocno to w niej rezonowało i to było... I ludzie też mówili różne swoje historie związane z miastem. Czasami te historie były w ogóle związane z książką, że ktoś chciał powiedzieć, gdzie tam pracował. I to było takie miłe spotkanie, ale też sporo osób przyszło właśnie zobaczyć. Więc... Ale tak, więc było bardzo miło w Fabianicach. No tak, to...
I nie dotychczas miałem jedno spotkanie. Jeszcze miałem spotkanie z po paszporcie prezydent. Władze miasta mnie zaprosiły na gratulacje. Dostałem torbę gadżetów i kawę. I spytałem ich, czy czytali już. Powiedzieli, że nie, jeszcze nie. Ale powiedziałem, że no to nie muszą. Jak nie ma się czasu. Powiedziałem, że jak nie mają czasu, to nie muszą czytać, bo się tam nie obrażą, czy mnie zaprosił. Ale powiedzieli, że przeczytają, będą rozdawać. Oni powiedzieli tak, że no, kupiliśmy tu 10 egzemplarzy, ja podpisałem, powiedzieli, no to my będziemy rozdawać, jak ktoś przyjedzie do Babiani w formie takich gadżetów promocyjnych, żeby promować nasze miasto. A ja powiedziałem, że dobrze. A ja powiedziałem, że dobrze, no jak chcą, to niech tak robią. Dostałem gadżety, portfel z napisem Babianica, zegarek z napisem Babianica, no wszystko już mam. Przypinkę dostałem, bo jak mam, będę jechał kiedyś jeszcze może na jakąś galę, to muszę sobie przypiąć do marynarki, żeby to promować. A czy właśnie osoby z Pabianic miały do ciebie jakieś pretensje odnośnie portretowania miasta jako brzydkiego, brudnego i tak dalej? Było coś takiego, nawet w tej gazetce festiwalowej wspomniałem chyba o tym, już nie pamiętam. Było coś takiego, że jedna pani redaktorka z takiego Pabianica TV takiego napisała taką trochę kąśliwą recenzję. Generalnie pozytywną, ale wspomniała, że ja tam właśnie że ta książka to jest objaw mojej jakiejś niezdrowej fascynacji trupami, że moja miłość do Pabianic to jest miłość do trupa i zasugerowała mi, że powinienem coś z tym zrobić. No, to było takie trochę niemiłe, ale dobra. Że ja tam przedstawiłem Pabianicę jako taki wielki cmentarz i gnijące miasto. No to jest taki problem, że troszeczkę myślę, nie tylko tak z czytelnikami myślę z Pabianic, ale w ogóle, że troszeczkę ta fikcja literacka, ta kategoria fikcji tak trochę nam ucieka. I na przykład rzeczywiście w niektórych przypadkach to jest zdrowe, bo nie wszystko, zasłanianie się cały czas fikcją literacką nie jest okej według mnie, ale z drugiej strony zabawne jest to, że niektórzy czytelnicy raczej wszystko przykładają jeden do jednego, czasami. Nawet jeden do jednego moje przedstawienie Pabianic, na przykład też takie recenzje, że a ja kiedyś byłem w Pabianicach i nie było tak źle. A ja byłem w Pabianicach i tam nie jest tak. No, przecież to nie jest reportaż. No i właśnie też takie problemy związane z fikcją literacką, z tym, czy coś jest prawdziwe, czy nie. Ja jestem raczej, ja lubię fikcję literacką i lubię to, co zmyślone, ale rzeczywiście może to wprowadzać w takie skonfundowanie. Właśnie wydaje mi się, że ten obraz Pabianic to jest taki obraz właśnie z perspektywy uli i który jest taki, jeśli jest negatywny, to wynika też z tego, że po prostu ona nie jest szczęśliwa w swoim życiu, a niekoniecznie tego, że miasto tak wygląda. No a poza tym dla wielu osób inaczej, znaczy to też tak zależy od punktu widzenia jakiegoś stanu. Ula rzeczywiście ma bardzo taki kruchy stan psychiczny, to jest taka osoba popadająca w jakie doły mentalne i ona jakby wszystko mocno przeżywa, nawet ma takie stany, powiedziałbym, depresyjne, takie smutek ją przygniata i dlatego to miasto też jest smutne. Jeśli chodzi o właśnie ten wątek ubóstwa czy też biedy w twojej powieści, to z jednej strony ono jest tak zdeterminowane historycznie i jakby masz całe takie zaplecze teoretyczne związane z historią ludową, ale z drugiej strony w tym świecie powieści nie ma takich systemowych rozwiązań. Nie ma jakiegoś wsparcia jakby z instytucji państwa, nie ma zasiłków, 500+, paczek z plebanii na święta, niczego w tym rodzaju. Więc dlaczego to wygląda w taki sposób? Czemu nie pojawiają się jakby takie wątki? Tak właśnie myślałem o tym, znaczy, bo wiele w tej książce, ta książka jest mocno taka symboliczna, to znaczy ona raczej operuje takim jakąś taką przenośnią czy symbolem, a nie takim bardzo realistycznym opisem. To znaczy, gdyby rzeczywiście w rzeczywistości są takie rzeczy, o których mówisz, na przykład choćby te paczki żywnościowe, które
które właśnie można dostać, nawet tam są całkiem, to nie jest tak, że to są jakieś obrzydliwe rzeczy, to są takie normalne, takie smaczne pożywienie. Ale rzeczywiście u mnie w książce czasami rezygnowałem z tego, co takie realistyczne. Nie chciałem też pisać takiej, to nie miała być taka książka taka społeczno-obyczajowa, jest taka, ale dużo jest tutaj takiego operowania taką symboliką czy metaforą i jakby no to może być słabość albo mocna strona tej książki, że rzeczywiście rezygnowałem czasami z... bardziej tutaj są takie mocne elementy, które wyznaczają jakiś taki porządek naszej takiej zbiorowej wyobraźni, na przykład Biedronka. Że to też niekoniecznie w Biedronce się zarabia teraz tak źle na przykład, ale bardziej operowałem takimi stereotypami, które wyznaczają nasze myślenie, troszeczkę chciałem to wykorzystać. I dlatego czasami w tej książce też jest hiperbola, czasami są takie ostre kontrasty, na przykład te różnice klasowe, społeczne też są zarysowane tak mocno groteskowo, w takiej czerni i bieli. Na przykład Fabian Baranowski jest wprost genialny, wprost zna 4 języki w wieku 18 lat i jeździ co roku na narty i po prostu opływa w bogactwa, a Ula jest... I nie chcę mówić, że tak nie jest, bo to też nie jest tak, że tak nie jest, ale z drugiej strony no rzeczywiście brakuje to tych odcieni szarości. Teraz piszę inną książkę i jest bardziej taka właśnie realistyczno-społeczna, to znaczy więcej zwracam uwagi na to, co mówisz, czyli na takie to, co w rzeczywistym świecie determinuje sytuację bohaterów. A tu w tej książce bardziej to jest taka... Może powiedziałbym taka, operuje właśnie metaforą, taką formą przypowieści, coś takiego. I rzeczywiście dlatego też często brakuje takich szczegółów, które są ważne. No właśnie, bo wydaje się, że ci bohaterowie są tak pozostawieni sami sobie i nie mają jakiejś sprawczości nad swoim życiem. Nawet kiedy podejmują jakieś próby, to one są jakby skazane na porażkę. I też wydaje mi się, że trudno powiedzieć, żeby Ula mimo przechodzenia procesu dojrzewania i jakby tej zmiany czasowej, żeby ona przechodziła jakąś istotną zmianę. Więc pytanie, czy w ogóle jest dla niej jakaś taka szansa, żeby albo się zmienić, albo właśnie wyjść, poprawić jakoś swoje warunki bytowe, polepszyć stan swojej rodziny i ją uratować. Znaczy, no myślę, że tak, Ula jest w takim myślę, najgorszym okresie życia każdego takiego człowieka z takimi problemami, to znaczy w okresie takiego dzieciństwa do dojrzewania, to kiedy naprawdę mało można zmienić, to znaczy mało od nas zależy. Ale podejmuje próby, na przykład Ula nie jest taką osobą całkowicie bierną, na przykład w wieku tam 18 lat, kiedy książka się kończy, Ula zaczyna pracować, ma jakieś takie formy motywacji w sobie, na przykład nie zapada się kompletnie. Oczywiście ma trudno i właściwie można zapytać, czy to, że ona poszła już do pracy, żeby mieć swoje pieniądze, to nie odbije się na tym, że na przykład będzie miała problem z nauką. Ale no, myślę, że wierzę, że nie, że dzisiaj jednak jest to możliwe, żeby coś zmienić czy naprawić. Wiesz, rzeczywiście bardziej nie pisałem tego też z takim żeby powiedzieć czytelnikom i czytelniczkom z Polski, z takich dużych miast, że o, patrzcie, tu wy to sobie fajnie żyjecie, a tutaj Ula już nigdy nie będzie miała, już nigdy nic nie zrobi i będzie tutaj żyła cały czas. Myślę, że Ula też będzie miała, może mieć dobre życie, tylko chciałem pokazać, że to są różne właśnie sytuacje i czasami jest dużo trudniej i myślę, że brakuje jest tego coraz więcej, myślę, i szczególnie wśród osób czytających, ale brakuje nam ogólnie społecznie takiego wczucia się w sytuację innej osoby i zrozumienia, że na przykład czasami jest tak, czasami inaczej i niektóre, na przykład nawet to, co robimy indywidualnie, na przykład jakieś takie błędy indywidualne, często są wynikają z takich uwarunkowań systemowych. I tu chciałem pokazać, że życie właśnie Uli jest
bardzo zależne od tego, jak od takich uwarunkowań systemowych. Ale wierzę w Ulę, bo ona jest taką osobą inteligentną, bystrą i myślę, że może być dobrze. Chociaż ja myślę, że w małym mieście takim jak Pabianice też można fajnie żyć i nawet jeśli ktoś miał trudne początki, też może mu się udać. Chociaż rzeczywiście ta historia jeszcze o tej aktorce, aktorce z filmu Cześć Tereska trochę temu przeczy. To taka legenda pabienicka też. Nawet nie legenda, ale rzeczywiste wydarzenia. A co ciekawe, znam taką panią Ulę, która ma około 40 lat i pracuje na cmentarzu i sprzedaje kwiaty na cmentarzu i zniczy. Więc, ale ona chyba nie czytała książki. Ja też mam na imię Ula i też pracuję na cmentarzu, więc... Ale boję się, że przeczyta książkę, bo myślę, że się nie zainspirowała. A czy to od niej pochodzi dźwięk? Nie, ja dopiero się potem dowiedziałem, że ona sprzedaje kwiaty na cmentarzu i znicza. Ale to jest bardzo takie... Było takie... Ale pewnie jest wiele Ul, które pracują na cmentarzu. Ona bardzo sympatyczna pani, ale chyba nie czytała tej książki. A mam nadzieję, że nie przeczyta, bo potem powie, że się ukradłem jej tożsamość. To miejmy nadzieję, że nie przeczyta. A może przeczyta, no. Też, mimo że pojawiają się jakieś takie ostre opinie czasem o twojej książce, o tym, że piszesz o czymś, co już było, że biedę już mieliśmy, więc jakby co, po co o tym pisać? No właśnie, ja tego nie rozumiem trochę. Znaczy, trochę nie rozumiem tych opinii, bo one są... Moja książka to jest trochę co innego niż na przykład opis lat 90. Nie wiem, czy wszyscy czytelnicy na takich portalach internetowych w ogóle to zauważają, że to nie jest książka o latach 90. czy nawet latach 2000, kiedy powiedzmy jakieś tam bieda czy ubóstwo były bardziej powszechne niż teraz. To jest książka o biednej rodzinie teraz, tu i teraz. I to nie jest tak, że tego nie ma, ale to jest, myślę, teraz dużo bardziej widoczne. Niewidoczne, ale dużo bardziej dojmujące dla osób, które muszą się z tym mierzyć. Bo naokoło wszędzie wydaje się, że jest bardzo bogato, rozwija się gospodarka, PKB i tak dalej, a jednak te problemy społeczne wciąż są. Tak, też ze względu na twój wiek, bo jesteś jednak osobą całkiem młodą, to pojawiają się takie opinie, że to jest powieść w jakimś sensie generacyjna, że reprezentujesz jakieś nowe pokolenie. Więc mam takie pytanie, czy jakby Ula mogłaby być w ogóle, czy ona należy do jakiegoś pokolenia i czy mogłaby być jakąś bohaterką generacji? No właśnie nie wiem. Znaczy, Ula ma bardzo mało... Ja w ogóle nie czuję się takim pisarzem generacyjnym, bo ja zawsze miałem bardzo mało kolegów i koleżanek. Znaczy właśnie byłem samotnikiem. Znaczy miałem jakichś znajomych, ale myślę, że taką powieść generacyjną może kiedyś bym spróbował. Ale ja mam wrażenie, że nie miałem takich... W czasie mojego dorastania jakoś ominęły mnie takie pokoleniowe wydarzenia. Znaczy, ostatnio się spotkałem z takim określeniem jakieś pokolenie openera. Nie wiem, nie byłem nigdy na openerze, więc... Ale no to było chyba przesadzone, że tak pokolenie openera. Ale też na przykład nie oglądałem jakichś kreskówek i tak dalej, bo Harry'ego Pottera oglądałem. Ale czasami miałem tak, że koledzy o czymś gadali, a w ogóle nie wiedziałem, co to jest. Więc nie wiem, czy ja bym umiał napisać generacyjną powieść. Ale zawsze tak sobie myślę, że Ula jest w sumie trochę generacyjna. No skoro Mata, ten raper, może być głosem pokolenia, ja zawsze się zastanawiam, jakiego pokolenia jest głosem Mata, bo ile osób jest podobnych do Maty w Polsce? Chyba on sam jest taki jeden i może jeszcze inni, jeszcze ze 20 podobnych osób w Polsce jest do niego. A do Uli myślę jest jednak więcej podobnych dzieci, nastolatków i młodych dorosłych, którzy byli kiedyś taką Ulą, a takim Matą to nie wiem, kto był podobny, chyba nie wiem, 15 osób w Polsce może. Więc ja myślę, że Ula prędzej byłaby głosem pokolenia niż raper Mata na przykład. Więc Ula, chociaż nie wiem, czy Ula by mogła zostać raperką, ale może te jej umiejętności językowe by mogły do tego doprowadzić. Ale myślę, że w ogóle mówienie o powieści generacyjnej to jest takie jednak nadużycie, bo ile osób w wieku 20-30
30 lat czyta książki. Myślę, że mało, a myślę, że właśnie rap to jest taki bardziej generacyjna rzecz, że to tego słuchają wszyscy, raperów znają wszyscy. Raper tutaj w Sopocie to byłoby takie, a ja wyjdę, to no, państwo już mnie znają, ale tak to mam spokój. Raz mnie w Pabianicach jedna panią w Żabce poznała. Zwała, a tak to... Czy myślisz, że zostaniesz kolejną lokalną legendą, o której po latach nowe życie Pabianic będzie pisać na walentynki jakieś gorące artykuły? No właśnie, to bym musiał się... Dostał paszport polityki, a potem... No nie wiem, co zrobił. Nie, już nie chcę mówić, ale tak, bo nie wiem. W Pabianicach mimo wszystko jest sporo osób, jakichś takich artystów znanych i w swoich branżach, na przykład malarze, kompozytorzy. Jest Andrzej Furman, milioner od Afrofarmu, największy reklamodawca w Polsce, więc to nie jest takie... To jest znane miasto. Branża farmaceutyczna się rozwija. Więc mimo wszystko nie wiem, ale może tak. Literatura ma to do siebie, że jeszcze jest w Polsce dosyć głośna. To znaczy, kiedy powiedzmy muzyka poważna ma na przykład dużo gorzej. Można być jakimś sławnym kompozytorem, a jeszcze mniej osób znacie niż jeśli jesteś pisarzem, więc myślę, że no nie jest to hip-hop, ale da się, ale no coś jednak jest. Ale może tak, może już myślę, że Pabianiczanie mają mnie trochę dość, bo właśnie te książki, były te informacje o nominacjach. Na szczęście się skończyło, nie nominowali mnie do wszystkiego. Znaczy na nieszczęście dla mnie, na szczęście dla Pabianiczan, bo nie musieli już znosić moich tych. W kontekście historii ludowej, w powieści kości, które nosisz w kieszeni, bardzo ciekawi są także bohaterowie zwierzęcy. Pojawiają się nutrie, koty, psy, pies Filip. I właśnie pies Filip jest takim skundlonym potomkiem chamskich piesków. Więc czy jesteś psiarzem czy kociarzem? Raczej nie wiem. Znaczy, temperament mam bardziej koci, ale ogólnie wolę psy. To znaczy, lubię chodzić na spacery z psem i to moje chodzenie na spacery, na łąki, na tą Pabiankę, to właściwie zainspirowała tą książkę, bo ja z moim psem, chociaż jest trochę większy niż, bo taki prawie owczarek niemiecki, znaczy taki też taki, chyba tak, trochę tak, właśnie taki skundlony, ale jest trochę większy niż Filip. Filip jest raczej taki malutki w tej książce, w ogóle ta Pabianka porywa. Ale tak, te spacery na łono przyrody, na tą Pabiankę, niestety właśnie trochę taką zaśmieconą, taką wczorajszą, to zainspirowały tę książkę. Ale tak, są inne postacie, nutrie. Nutrie to jest taki autentyczny przypadek, bo mój dziadek hodował też nutrie. To znaczy, to była taka domowa hodowla, nie jakaś przemysłowa, tylko taka jak kury. Mieli kury i nutrie. No i tak jak byłem dzieckiem, to też czasami znajdowałem kości na podwórku i to to wspomnienie rezonowało we mnie, aż napisałem tę książkę. A mój dziadek, jak to przeczytał, to nie był jakiś, ani nie był, no tak. Znaczy, podobało mu się, że go uwieczniłem, tę jego pasję, ale nie był taki, że to jakoś przejął się tym. Powiedział, że no tak, mieli. Potem przystali. Ja w życiu nie widziałem nutrii, widziałem tylko kości nutrii. Więc może to jest generacyjne przeżycie naszego pokolenia, że żyjemy na takich kościach i na jakichś foliach, śmieciach i ta przeszłość nas rezonuje. A przyszłości nie ma, bo jest taka jakaś ciemna. Kości hodowli swoich dziadków. Mój dziadek hodował podobno króliki, więc może kiedyś chciałbyś wrócić do hodowli nutrii? Nie. Chociaż do nutrii nie, bo to jednak okrutne w tych klatkach. Ale chciałbym mieć kurę. Ja w ogóle bardzo lubię kurę. Nie na, niekoniecznie nawet na rosół, tylko tak, żeby jajka znosiła. Takie ekologiczne kury. Ale ja bardzo lubię kury. Mój tata ma kury. To są takie oswojone, chodzą. To nie są takie, że uciekają, tylko chodzą. Takie stowarzyszone z człowiekiem. W ogóle kwestia zwierząt hodowlanych i tych ludowych historii jest trochę powiązana, no bo te zwierzęta zawsze towarzyszyły ludziom. Czy kury, krowy właśnie.
Teraz bardziej piszę, bo to tak napisałem takie o wsi, taką piszę taką książkę. Bohater mieszka na wsi i bardzo jest właśnie związany z kurami i z innymi zwierzętkami. Ale kury wciąż są na wsi. Myślę, krów to myślę mniej osób ma, ale kury. I właśnie kury są chyba w porządku. Znaczy ja tam jestem fanem kur. I muszę powiedzieć, że kury są takie bardzo ludowe, bo towarzyszyły człowiekowi, no i też niestety, i tak jak człowiek, przeżywają te różne tragedie, no choćby właśnie rosół. Taki już kończąc naszą rozmowę, ty jesteś osobą bardzo młodą, niedawno po studiach, ale już z książkami na koncie i kolejną właśnie, która niedługo będzie wydana. I mam takie bardzo personalne pytanie pokoleniowe. Czy jako młody prekariusz będziesz szukać albo masz normalną pracę, czy będziesz się utrzymywać z bycia literatem? Rzeczywiście trudno się utrzymywać z bycia pisarzem, ale może trochę pracuję. Pracuję też w takim domu literatury w Łodzi. Tak trochę pomagam i robię też, prowadzę spotkania autorskie, więc też tak trochę zajmuję literaturą, to jest fajne. Szukałem trochę, ale rzeczywiście jak się pisze, że wyjeżdża się na spotkania autorskie, to trudno też to trochę pogodzić z taką normalną pracą, bo i też mam takie wrażenie, że ludzie, jak chodziłem na rozmowy kwalifikacyjne, to źle patrzyli na to, że ja piszę książki, że ja napisałem książkę, że to jest takie podejrzane. Że to jest takie, byłem w takiej kancelarii, bo prawo, już skończyłem się pracę magisterską z napisania i ten, on był taki poważny pan mecenas i nie mówię, że wszyscy są tacy, ale on tak z nieufnością się do mnie odnosił, no i nie odzwonili do mnie nigdy już. Niestety. Ale no właśnie, więc no może muszę to ukrywać. Ale no, zlitowali się, inaczej, ale w tym domu literatury w Łodzi trochę pracuję, tam jest sympatycznie. Literacko też mam taki przywilej, że literaturą się mogę zajmować w jakimś stopniu, chociaż też z autorami rozmawiam. Ale rzeczywiście przy takiej troszkę ambitniejszej literaturze to trudno się z tego utrzymać, ale mam wielką nadzieję, że Netflix kiedyś ktoś kupi książkę, prawa do książki, zostanie sprzedane do zagranicy i będą ludzie oglądać tam w Australii. A ja będę jeździł i tam... Tak. Netflix. Myślę, że dzisiaj już film, to jak jest film na podstawie książki, to jest spoko. Ale dzisiaj to taki prawdziwy prestiż, to jest seria. Więc tak, bo to jest moje ciche marzenie, że to jakiś serial kiedyś będzie. Dobrze, i z mojej strony to wszystko. Teraz czekamy na pytania od Państwa. Jeśli ktoś ma jakieś pytanie, to ja przekażę mikrofon, żeby wszyscy mogli słyszeć. Mają Państwo jakieś pytania do autora? Wyczerpaliśmy. Dobrze. Oj. Dzień dobry. Ja w ogóle jestem zachwycona tą powieścią. Czytałam ją teraz przed spotkaniem, odczytywałam podkreślenia, te fragmenty, które wtedy podkreśliłam. Na pewno przeczytałam ją jeszcze raz, a podkreślałam fragmenty, oprócz tej sfery fabularnej, która mnie interesowała, też fragmenty, które mnie interesowały językowo. Nie powiedzieliśmy podczas tego spotkania, że to jest powieść bardzo dobra pod względem języka. Jestem zachwycona, że tak młody człowiek tak operuje słowem. To jest bardzo odświeżające literaturę dla mnie. Chciałam pana zapytać, czy to był dla pana wysiłek, tak? Pisanie tej książki, jeżeli chodzi o język. Czy pan po prostu tak operuje słowem, że to przychodziło panu z łatwością? Nie, właśnie to dla mnie byłoby trudno napisać tak normalnie. To znaczy ja mam czasem wrażenie, że nie umiem pisać tak, znaczy, że czasem jak piszę, to mam wrażenie, że nie umiem normalnie, więc tak normalnym stylem byłoby dla mnie trudniej, myślę. To znaczy jakoś tak wywijają mi się te wszystkie te słowa i tak piszę takim stylem takim poetycko-dziwacznym. Ale więc, tak, a takim przezroczystym byłoby, myślę, trudno mi napisać, więc już tak jestem skażony tym
i spaczone. No i tak chyba tak muszę tak po prostu pisać. Czasami miałem przeprawy z redaktorką, bo czytała i poprawiałem niektóre te rzeczy. A ja poprawiałem znowu, ona się nerwowała trochę, że tak niepoprawnie jest do końca. W niektórych momentach dziwacznie, no ale w końcu dochodziliśmy do jakichś konsensusów. Więc na początku to jeszcze było bardziej zwykrowane, ale może dobrze, że ona się za to wzięła, bo to byłoby bez przesady. Ale tak, ale jakoś tak, nie jest to wielki trud, ale rzeczywiście taki styl po prostu. A ja mam takie pytanie, bo ja piszę recenzje książek tam na mediach społecznościowych i mam do Ciebie takie pytanie, czy w ogóle śledzisz recenzje swoich książek w social media? Czy w ogóle Cię to interesuje? Tak, znaczy pozytywnych nie czytam. Moje przeczytałeś, bo mi odpisałeś. Tak, dobrze. Pozytywne czytam, ale raz i zostawiam. Znaczy często mnie taka ekscytacja, wprawia ekscytacja, jak widzę, że jest pozytywna, że po prostu nie czytam do końca, bo jestem już podekscytowany i mam wrażenie, że to ktoś, albo że ktoś już przesadza, albo coś, więc... Ale często czytam negatywne i wczytuję się w nie i staram się tak obronić, tak staram się udowodnić sobie samemu, że to jest jakiś absurd, że ktoś albo się czepia, albo po prostu... Ale czasami jak jest jakiś taki zasadny argument, to staram się to przemyśleć i na przyszłość to użyć, więc czytam, więc raczej. Ale też czytanie pozytywnych recenzji to jest tak trochę narcystyczne, taki samozachwyt się wprawia. Ale tak, więc ale dziękuję za recenzję, bo to na pewno pomaga. Tutaj chyba jeszcze z przodu było pytanie. A ja mam pytanie, czy dużo pan wyrzuca? Jak pan napisze książkę, czy dużo pan sam się koryguje, dużo wyrzuca, zmienia i tak dalej? Właśnie czasami tak, ale potem zwykle to zamieniam. Znaczy wyrzucam coś i zmieniam raczej, więc tak raczej edytuję. Chociaż nie, może teraz jak piszę, to więcej wyrzucam. To znaczy, mam wrażenie, że napisałem dwa razy książkę, bo coś tam wyrzuciłem, coś mi nie pasowało. Przy tej mało wyrzuciłem. Bardziej były takie fragmenty, które mocno zredagowałem. Ale nie, to można powiedzieć, że wyrzucam. Nawet teraz jak napisałem, to już chyba ze trzy rozdziały całe wyrzuciłem, albo je mocno skróciłem, więc tak. Z drugiej strony no dosyć szybko mi pisanie idzie, więc tak bardzo nie żałuję. Ale czasami jest tak, że coś napiszę i tylko sprawdzam, czy pasuje. Jak nie pasuje, no to niestety muszę wyrzucić. No. Ale to jest trochę frustrujące. To ja tylko życzę jeszcze super kontraktu z Netflixem. Dziękuję. Ale to chyba trudne, więc nie wiem. Chyba, że ktoś z Państwa pracuje w Netflixie. Bo... Czy są jeszcze jakieś pytania? No tak, ale no właśnie teraz nie wiem co napisali, bo ja nie widziałem tego posta. Tak, no właśnie, to już zdradzili. Tak, będzie. To co napisałem, właśnie będzie książka o wsi, która ma taką uroczą nazwę Sromutka. Taka, kojarzy się z takim smutkiem i tam mieszka podobne tematy co w tej książce rzeczywiście, więc wieś, rodzina i będzie bardziej fabularna, to znaczy jest fabuła, która polega na tym, że chłopiec o imieniu Marcel pragnie się dowiedzieć, kim jest jego przodkini Leokadia, która leży z jego dziadkami na cmentarzu i przeprowadza takie dziwaczne śledztwo. Podczas tego śledztwa spotyka różne duchy, różne zwierzęta. Towarzyszy mu jego kuzynka Milena i ich pies Saba, suka Saba. No i są różne perypetie mroczne, ale niektóre są z przymrużeniem oka, niektóre są mroczne. Ogólnie to jest taka książka o takiej współczesnej wsi, takiej tu i teraz. Też się wychowałem na wsi. Teraz już nie mieszkam na wsi, no ale mam tą rodzinę, więc jakby
często tam bywam i o takich o życiu takim na prowincji, nie w mieście, tylko właśnie na wsi. Ale myślę, że podobna do Kości, więc jak komuś się ta podobała, to zapraszam. Ale więcej, bardziej jest fabularna, to na pewno. Dobrze, to ja dziękuję bardzo Państwu za przybycie i dziękuję Łukaszowi przeżycie. Za właśnie, spotkanie. Właśnie, przeżycie to też jest ważne, żeby w kontekście tej książki. I zapraszam także jutro na spotkanie z Barbarą Woźniak o książce Niejedno, w paśmie debiuty, godzina 16, dalej księgarnia Smak Słowa. I z mojej strony to wszystko i jeszcze raz bardzo dziękuję. Tak, jeszcze dziękuję za prowadzenie, było bardzo fajnie, myślę. I dziękuję Państwu za przyjście.